21 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się koncert laureatów 17. Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej pod patronatem burmistrza miasta i gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Naprawdę przepięknie się zaprezentowali wszyscy uczestnicy. Był bardzo wysoki poziom i trudno było wybrać tych najlepszych, ale myślę, że tutaj jury, które też nas wspiera co roku, współpracujemy ze sobą, no naprawdę pomimo tej trudności poradziło sobie świetnie i wybrało rzeczywiście tych najlepszych. Zebranych uczestników przywitała dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Aleksandra Młynarska. Wydarzenie swą osobą zaszczycili m.in. zastępca burmistrza Damian Dawczyński, dyrektor MGCK SID Jacek Gruszczyński, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu Paulina Peterek, jury, laureaci oraz ich opiekunowie. Z roku na rok mamy naprawdę coraz więcej uczestników. Jeśli chodzi o to, skąd oni przybywają do nas, to z całego województwa, począwszy gdzieś tam od Częstochowy, kończąc na Gliwicach, czy Tychach, czy Jaworznie właśnie. Przesłuchania do konkursu odbyły się 14 marca. Wzięło w nich udział 60 wykonawców. Tegoroczny skład jury przedstawiał się następująco. Dorota Wylężek, Karina Sornik, Kamila Mila-Druszcz, Katarzyna Waluszczyk oraz Dawid Torbus. Poziom był w tym roku bardzo wysoki. Porównując do zeszłego roku, wydaje mi się, że z roku na rok poziom jeszcze bardziej wzrasta, jest jeszcze wyższy. W tym roku też było bardzo wielu uczestników, ponad 50 podmiotów przesłuchaliśmy w zeszłym tygodniu. Było bardzo, naprawdę bardzo trudno wyłonić tą dwudziestkę, która dzisiaj zaprezentowała się na koncercie laureatów. No niestety te 30 osób zostało nienagrodzonych, nie w gronie laureatów. Mimo wszystko naprawdę były bardzo, bardzo dobre osoby, bardzo dobrze śpiewające. A szczególnie muszę powiedzieć, że cieszy mnie, że dużo osób było tutaj z gminy Siewierz, dużo naszych tutaj regionalnych młodych artystów wzięło udział i również znalazło się w gronie laureatów. Wyróżnienia zostały przyznane w aż trzech kategoriach. Nagrody w imieniu burmistrza wręczył zastępca Damian Dawczyński. Życzę wszystkim uczestnikom wielu kolejnych sukcesów, wielu nagród. Wiktorowi, jeżeli dobrze pamiętam, gratuluję nagrody publiczności, bo tu było słychać wielkie brawa i oklaski. Dziewczynom, które też już mam przyjemność któryś raz z kolei słuchać i oglądać, życzę i myślę, że są skazane na sukces. Ale wy wszyscy, jeszcze raz to podkreślam, byliście naprawdę wyjątkowi, wspaniali i uważam, że jeszcze raz publiczność mnie słyszy, myślę, należą wam się wielkie brawa. Brawo! Grand Prix konkursu zdobyły siostry Julia i Maja Gajda. Skąd przyjechałyście i który raz bierzecie udział w konkursie? Przyjechałyśmy z Kroczyc i bierzemy już czwarty raz udział. Czym dla Was jest ta dzisiejsza wygrana? Wielkim wyróżnieniem i sukcesem. To Was przygotowuje do tych sukcesów? Z kim ćwiczycie? Kto jest dla Was takim nauczycielem? Pani Jadwiga Klimas. Czy często występujecie na tego typu koncertach, przeglądach? Dosyć często. A takie najbardziej topowe, w których wystąpiłyście, to co na przykład jest? Na przykład międzynarodowy konkurs kolęd i pastorałek. Czy zobaczymy Was jeszcze w przyszłym roku tutaj? Raczej tak. Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy za rok.